Witajcie, tak jak to miłe, sympatyczne pudełko pod tytułem Exploding Box zrobiłam, uczyniłam specjalnie na okazję ślubu Aleksandry i Dawida. Otóż miłe i sympatyczne pudełko, które po otwarciu, spanikował, trudno, po otwarciu odkrywa swą genezę. Życzenia mamy sympatyczne, miłe, nawet się podpisałam na końcu, co nie? Można tu urocze napisy odkryć, tu w ogóle się jeszcze to odchyla i się przesuwają obrazki, dwa sympatyczne gąbki, serduszka, nie chcą tego psuć. Kolejna sprawa, kogo tu mamy? Dawida czy Ole? Ole czy Dawida? Zagadka rozwiązana, tu jest Aleksandra. Odrobinę miłych, sympatycznych życzeń i zdjęć na miłych sprężynkach. Doczepmy to do końca. Jeśli widać majątek, wasz bardzo przepraszam za niepowodzenia w wizualizacji tegoż filmu. Następna, kolejna miła, sympatyczna rzecz. Tort. Tort jest fajny. Nic się z nim nie robi, jedynie on pomaga w uozdobieniu całości. Koperta. Koperta skrywa hymn o miłości świętego Pawła do Koryntian. Umiem na pamięć, będę szpanowała na czytaniu w niedzielę i na ich ślubie. Oni biorą ślub w niedzielę, taka ciekawostko, zagwozdka. Leci. Fajny, nie? Sympatyczny. Taki jest. Bomba jest. Uda mi się to inaczej poskładać. Poskładam to inaczej! To pierwszy raz. Tu Dawid. No co za niespodzianka. Kto by się spodziewał chłopcieka i miła kaskada. Proszę Państwa, sympatyzujemy również z zewnętrzną stroną, która skrywa równie wiele miłych, sympatycznych niespodzianek. Gdy młodzi tak w ogóle jeszcze otworzą pudełko, zaskoczy ich miły pieniążek. Będą mieć taką minę. Proszę Państwa, miłe kwiatuszki do pomacania, ozdoba sympatyczna. Tu co ciekawego, niespodzianka, jeszcze muszę im długopis sprawić, która będzie odpowiadał na pytania, za co on kocha ją, za co on kocha jego. Nie, odwrotnie, trudno. Za co oni kochają ją, kogo? Miłą mini Gabrysię. Gabrysia jest dzidzikiem, który jest w brzuszku. Niewygodny, zapomniałam o tym. To się, proszę Państwa, otwiera, odkrywa czeluście, aż mi się otworzyło czeluście ich zielonego, mini, miłego pokoju. Co jeszcze na końcu? Domek! Ich domek przyszłościowy. Moment, to zamkniemy, nie? Domek skrywa... Po co ja się tu zamkła? Domek skrywa... Ich miłe zdjęcie i sympatyczny plan ich domu. Tu jest Ola, która jeszcze nie narodzoną Gabrysią przewija. Znaczy, tu już jest narodzona, ale będzie... Jeszcze nie jest narodzona. Taka sytuacja, jeszcze kilka miesięcy w bębnie jej zostało do ostatecznego uformowania się całości. Czyli małego człowieczka, dziecka. Proszę Państwa, to tyle. Sympatycznie pozdrawiam Aleksandrę i Dawida, którzy pozwolili mi udostępnić ten film, o czym jeszcze nie wiedzieli, gdy go nagrywałam, gdyż Exploding Box miał być miłą, sympatyczną niespodzianką na ich ślub. Idę jutro, nie mam kiecki, jestem zrozpaczona, trudno, ale dzięki, że oglądaliście.